Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 146. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 94. Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz, by dać mu wytchnienie w dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią dla występnego. Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa, lecz sąd powróci do sprawiedliwości. Za nią pójdą wszyscy, co są prawego serca. Kto wystąpi w mojej obronie przeciw niegodziwcom? Kto mnie zasłoni od złoczyńców? Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, wnet by moja dusza zamieszkała w kraju milczenia. A kiedy myślałem, moja noga się chwieje, wtedy mnie podtrzymała twoja, Panie łaska. Gdy w moim sercu pełno było niepokojów, twoje pociechy przyniosły mi radość. Co z tobą ma wspólnego nieprawy trybunał, który wprowadza ucisk wbrew prawu? Choć czyhają na życie sprawiedliwego, chociaż potępiają krew niewinną, na pewno Pan będzie mi obroną. I Bóg mój dla mnie opoką schronienia. A tamtym odda za ich niegodziwość i wytraci za własną ich złość. Nasz Pan Bóg ich wytraci. Rozdziały od 21 do 23 drugiej księgi królewskiej opisują panowanie Manassesa i Amona w Judzie oraz reformy religijne przeprowadzone przez króla Jozjasza. W chwili objęcia rządów Manasses miał 12 lat, a panował 55 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Hefsiba. Czynił on to, co jest złe w oczach pańskich, na modłę ochydnych grzechów tych ludów, które pan wypędził przed Izraelitami. Na powrót odbudował wyżyny, które zniósł jego ojciec Ezechiasz. Wzniósł ołtarze baalowi i zrobił aszerę, tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu Wojsku Niebieskiemu i służył mu. Zbudował również ołtarze w świątyni pańskiej, o której pan powiedział: W Jeruzalem umieszczam moje imię. Zbudował ołtarze całemu Wojsku Niebieskiemu na obydwu dziedzińcach świątyni pańskiej. Przeprowadził syna swego przez ogień, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach pana, tak iż go pobudził do gniewu. Posąg Ashery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna Jego Salomona. W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, umieszczam moje imię na wieki. Już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom, o ile tylko będą pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przykazałem oraz całego prawa, które im nadał sługa mój, Mojżesz. Lecz oni nie słuchali, a Manasses ich zwiódł, tak iż czynili większe zło, aniżeli narody pogańskie, które pan wytracił przed Izraelitami. Wtedy pan powiedział przez sługi swoje proroków te słowa: Ponieważ Manasses król judzki, popełnił te ohydne grzechy, gorsze zło, aniżeli wszystko co uczynili amoryci przed nim, i nawet Judę doprowadził do grzechu przez swoje bożki, przeto tak mówi Pan, Bóg Izraela. Oto ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach. Rozciągnę nad Jeruzalem sznur zniszczenia Samarii i pion domu Achaba i wytrę Jeruzalem, tak jak wyciera się miskę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. Odrzucę resztę mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak iż staną się łupem i pastwą wszystkich swoich wrogów, ponieważ czynili to, co jest złe w moich oczach i obrażali mnie od chwili wyjścia ich przodków z Egiptu aż do dnia dzisiejszego. Nawet krew niewinną przelał Manases w tak ogromnej ilości, iż napełnił nią Jerozolimę od krańca do krańca. Oprócz grzechów, które wciągnął Judę, czyniąc to, co jest złe w oczach pańskich. A czyż pozostałe dzieje Manassesa, wszystkie jego czyny i grzechy, które popełnił, nie są opisane w księdze kronik królów Judy? I spoczął Manasses ze swymi przodkami, i pochowany został w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzy, a syn jego Amon został w jego miejsce królem. W chwili objęcia rządów, Amon miał 22 lata i panował dwa lata w Jerozolimie. Matka Jego miała na imię Meszulemet i była córką Harusa z Jotba. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, tak jak czynił jego ojciec Manasses. Kroczył on tą samą drogą, którą szedł jego ojciec, służył bożkom, którym służył jego ojciec i pokłon im oddawał. Opuścił Pana, Boga swoich przodków i nie kroczył drogą pańską. Słudzy Amona uknuli spisek przeciw niemu i zabili króla w jego pałacu. Lecz ludność kraju wytraciła wszystkich, którzy spiskowali przeciw królowi Amonowi i w jego miejsce ludność kraju ustanowiła królem jego syna, Jozjasza. A czyż pozostałe czyny Amona, których dokonał, nie są opisane w księdze kronik królów Judy? Pochowano go w jego grobowcu w ogrodzie Uzzy, a jego syn Jozjasz został w jego miejsce królem. W chwili objęcia rządów Jozjasz miał osiem lat, a panował trzydzieści jeden lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Jedida i była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pana i kroczył we wszystkim drogą praojca swego Dawida, nie zbaczając ani na prawo, ani na lewo. W osiemnastym roku swego panowania król Jozjasz posłał pisarza szafana syna Asaliasza, syna Meszullama do świątyni pańskiej z następującym poleceniem: Idź do arcykapłana Hilkiasza. Niech przygotuje wszystkie pieniądze, które wpłynęły do świątyni pańskiej i które zebrali stróże progów od ludu, i niech je wręczy kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. Ci zaś niech z nich wydają na robotników pracujących w świątyni pańskiej celem naprawienia uszkodzeń świątyni, na cieśli, budowniczych i murarzy oraz na zakup drewna i kamieni ciosowych celem naprawienia świątyni. Tylko nie trzeba żądać od nich sprawozdania z pieniędzy im wręczonych, ponieważ pracują z nienaganną rzetelnością. Wówczas to arcykapłan Hilkiasz powiedział do pisarza Szafana Znalazłem księgę prawa w świątyni pańskiej. I dał Hilkiasz księgę szafanowi, który ją czytał. Następnie pisarz szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę z tego zdarzenia w słowach. Słuzy twoi wybrali pieniądze znajdujące się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni pańskiej. I pisarz szafan oznajmił królowi. Kapłan Hilkiasz dał mi księgę. I szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał słowa Księgi Prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi Hilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Agborowi, synowi Micheasza i pisarzowi Szafanowi, a także urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi. Idźcie poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w związku ze słowami tej znalezionej Księgi. Bo wielki gniew pański zapłonął przeciwko nam z tego powodu, że nasi przodkowie nie słuchali słów tejże księgi, by spełniać wszystko, co jest w niej napisane. Kapłan Hilkiasz i Achikam, Agbor, Szafan i Asjasz udali się do prorokini Huldy, żony Szalluma, syna Tikwy, syna Harhasa, strażnika Szat. Mieszkała ona w Jerozolimie, w Nowym Mieście. Opowiedzieli jej, a ona rzekła do nich – tak mówi pan Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie. Tak mówi pan. Oto sprowadzam zagładę na to miejsce i na jego mieszkańców, według wszystkich słów księgi, którą czytał król judzki, za to, że opuścili mnie i składali ofiary kadzielne bogom cudzym, drażniąc mnie wszystkimi dziełami rąk swoich. Dlatego zapłonął mój gniew przeciw temu miejscu i nie zagaśnie. A do króla judzkiego, który posłał was, aby radzić się pana, powiecie w ten sposób. Tak mówi pan, Bóg Izraela: Słowa, które słyszałeś, ponieważ ulękło się twoje serce i upokorzyłeś się przed obliczem pana, słuchając tego, co wypowiedziałem przeciwko temu miejscu i jego mieszkańcom, iż staną się przedmiotem grozy i przekleństwa. Ponieważ rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przed moim obliczem, to również i ja wysłuchałem ciebie, wyrocznia pana. Oto ja połączę się z twoimi przodkami i będziesz pochowany spokojnie w swoim grobie. I oczy twoje nie ujrzą całej zagłady, jaką sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli tę odpowiedź królowi. Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się przy nim cała starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni pańskiej, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni pańskiej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed obliczem pańskim, że pójdą za panem. Że będą przestrzegali jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn zamienią słowa tego przymierza spisane w tejże księdze. I cały lud przystąpił do przymierza. Następnie król wydał rozkaz arcykapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu oraz stróżom progów, aby usunęli ze świątyni pańskiej wszystkie przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery i całego Wojska Niebieskiego. Kazał je spalić na zewnątrz Jerozolimy, na polach nad Cedronem, a popiół z nich zanieść do Betel. Zniósł kapłanów pogańskich, których ustanowili królowie Judcy i którzy składali ofiary kadzielne na Wyżynach, w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy, oraz tych, którzy składali ofiary kadzielne Baalowi, Słońcu, Księżycowi, Gwiazdozbiorom i całemu Wojsku Niebieskiemu. Usunął Aszerę ze świątyni Pańskiej. Na zewnątrz Jerozolimy do doliny Cedronu i spalił ją w dolinie Cedronu. Starł na popiół i rzucił popiół jej na groby pospolitego ludu. Zburzył domy osób uprawiających nierząd sakralny w świątyni pańskiej, gdzie kobiety przędły zasłony dla Aszery. Kazał zgromadzić się wszystkim kapłanom z miast Judy i splugawił wyżyny, gdzie ci kapłani składali ofiary, od Geba aż do Berszeby. Er Zniszczył wyżyny bram, które znajdowały się u wejścia do bramy Jozułego, zarządcy miasta, po lewej stronie, gdzie wchodzi się do bramy miejskiej. Jednakże kapłanom wyżyn nie wolno było przystępować do Ołtarza Pańskiego w Jerozolimie, wyjąwszy to, że mogli jeść chleby przaśne wśród swoich braci. Następnie splugawił tofet w dolinie synów Hinnoma, aby już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Molocha. Kazał usunąć konie, które królowie Judcy poświęcili słońcu u wejścia do świątyni pańskiej, blisko mieszkania Eunucha Netan Meleka, które było w obrębie podwórca, i spalił w ogniu rydwan słoneczny. Ołtarze zaś na tarasie górnej izby Achaza, które zbudowali królowie Judy, oraz ołtarze, które zbudował Manasses w obydwu dziedzińcach świątyni pańskiej, król zburzył i starł na proch, a proch z nich wrzucił do Doliny Cedronu. Nadto król splugawił wyżyny, które stały naprzeciw Jerozolimy na południe od góry zniszczenia, a które Salomon, król izraelski, zbudował dla Asztarty, ochydy Sydończyków, dla Kemosza, ochydy Moabitów, i dla Milkoma, obrzydliwości Ammonitów. Połamał stele i wyciął aszery, a miejsca ich zarzucił kośćmi ludzkimi nawet ołtarz będący w betel, wyżynę utworzoną przez Jeroboama, Syna Nebata, który doprowadził Izraela do grzechu, zburzył również ten ołtarz i wyżynę. potłukł kamienie, starł na proch, spalił też aszerę. Jozjasz rozejrzał się i ujrzał grobowce, które były tam na górze. Polecił zabrać kości z grobowców i spalił na ołtarzu, aby go splugawić. Zgodnie z wyrokiem pańskim, obwieszczonym przez Męża Bożego, który przepowiedział to, co się dzieje. Zapytał dalej: Co to za pomnik tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z miasta: To grobowiec Męża Bożego, który przyszedł z Judy i przepowiedział to właśnie, co uczyniłeś z ołtarzem w Betel. On zaś rzekł: Zostawcie go w spokoju, niech nikt nie rozrzuca jego kości. Pozostawiono więc kości jego nietknięte razem z kośćmi proroka, który przyszedł z Samarii. Jozjasz usunął również wszystkie przybytki wyżyn, które zbudowali królowi Izraela we wszystkich miastach Samarii, aby pobudzić Pana do gniewu. I postąpił z nimi zupełnie tak, jak z Betel. Wszystkich zaś kapłanów wyżyn, którzy tam byli, złożył w ofierze na ołtarzach i spalił kości ludzkie na nich. Następnie wrócił do Jerozolimy. Król wydał całemu ludowi następujący rozkaz: Świętujcie paschę na cześć Pana Boga waszego, jak jest napisane w tej księdze przymierza. Naprawdę nie obchodzono takiej paschy jak ta od dni sędziów, którzy rządzili Izraelem, i podczas całego okresu rządów królów Izraela i królów Judy. Dopiero w osiemnastym roku panowania króla Jozjasza obchodzono taką paschę na cześć Pana w Jerozolimie. Co więcej, Zaklinaczy, wieszczków, posążki domowe bóstw, bożki i wszystkie ochydy, jakie widziało się w kraju Judy i w Jerozolimie, Jozjasz usunął, żeby w czyn zamienić słowa prawa spisane w księdze, którą znalazł kapłan Hilkiasz w świątyni pańskiej. Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą, zgodnie z całym prawem Mojżesza i po nim już nie zjawił się taki jak on. Jednakże pan nie zaniechał żaru wielkiego gniewu. Gniew ten zapłonął przeciw Judzie za wszystkie zniewagi, które mu wyrządził Manasses. I pan powiedział: Nawet Judę odtrącę od oblicza mego, tak jak odtrąciłem Izraela. Odrzucę to miasto, które wybrałem Jeruzalem, i świątynię, o której powiedziałem: Tam będzie moje imię. A czyż pozostałe dzieje Jozjasza i wszystkie jego czyny nie są opisane w księdze kronik królów Judy? Za jego dni faraon Neko, król egipski, wyruszył do króla asyryjskiego nad rzekę Eufrat. Gdy król Joziasz wyszedł naprzeciw niemu, Neko spowodował jego śmierć w Megiddo zaraz przy pierwszym spotkaniu. Słudzy jego odwieźli na rydwanie jego zwłoki z Megiddo. Sprowadzili je do Jerozolimy i pochowali w jego grobowcu. Ludność kraju wzięła Joachaza, syna Jozjasza, namaściła go i ogłosiła królem w miejsce jego ojca. W chwili objęcia rządów, Joachas miał 23 lata, a trzy miesiące panował w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Hamutal i była córką Jeremiasza z Libny. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, zupełnie jak jego przodkowie. Faraon Neko zakłół go w kajdany w Ribla w kraju Hamat, by nie panował w Jerozolimie, i nałożył na kraj Daninę w wysokości stu talentów srebra i talentu złota. Faraon Neko ustanowił królem Eliakima, syna Jozjasza, w miejsce Jozjasza jego ojca i zmienił mu imię na Joakim. Joachaza zaś schwytał i zaprowadził do Egiptu, gdzie umarł. Joakim dostarczał faraonowi srebra i złota. Jednakże musiał kraj opodatkować, aby dostarczyć pieniędzy według rozkazu faraona. Na ludności kraju, stosownie do możności każdego, wymógł daninę srebra i złota, aby ją przekazać faraonowi neko. W chwili objęcia rządów Joakim miał 25 lat, a panował 11 lat w Jerozolimie. Matka jego miała na imię Zebidda i była córką Pedajasza z Rumy. Czynił on to, co jest złe w oczach Pana, zupełnie jak jego przodkowie. Dzieje apostolskie, rozdział 28, wersety od 11 do 31 opisują ostatni etap podróży świętego Pawła do Rzymu oraz jego działalność po dotarciu do celu. Po trzech miesiącach odpłynęliśmy na okręcie aleksandryjskim zgodłem dioskurów, który przezimował na wyspie. Przybywszy do Syrakus, pozostaliśmy trzy dni. Stąd, płynąc wzdłuż wybrzeża, dotarliśmy do regium i po jednym dniu, gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przybyliśmy do Puteoli. Tam spotkaliśmy braci i zostaliśmy na ich prośbę siedem dni. Tak przybyliśmy do Rzymu. Tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw, aż do forum Appiusza i Trzech Gospód. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował Bogu i nabrał otuchy. Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów, a kiedy się zeszli, mówił do nich – nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień z Jerozolimy w ręce Rzymian, którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara, bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem Was, aby się z Wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany. A oni rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy o Tobie ani listów z Judei, ani też nikt z braci nie przybył i nie oznajmił, ani nie mówił o Tobie nic złego. Chcemy jednak usłyszeć od Ciebie, co myślisz, bo wiadomo nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem. Ustaliwszy z nim dzień, w większej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o Królestwie Bożym, od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie prawa Mojżeszowego i proroków. Jedni dali się przekonać do tego, co mówił, inni zaś nie wierzyli. Poróżnieni między sobą, zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział jedynie te słowa. Trafnie powiedział Duch Święty do Ojców waszych przez proroka Izajasza. Idź do tego ludu, i powiedz. Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie patrzeć, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały, i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, i uszami nie słyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, Abym ich nie uzdrowił. Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże posłane jest do pogan, a oni będą słuchać. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. To był ostatni fragment Dziejów Apostolskich. Dzięki lekturze tej księgi poznaliśmy kontekst działalności misyjnej św. Pawła Apostoła i jego nauczanie. Teraz będziemy mogli rozpocząć lekturę jego listów. Zapraszam zatem na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok, podczas którego rozpoczniemy ciągłą lekturę Pism Pawłowych od pierwszego listu do Koryntian. Zatem do usłyszenia jutro!